Witam serdecznie się z Wami w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj ja zaczynam kawą, znaczy się zaczynam, słuchajcie, to jest kłamstwo, że zaczynam normalnie, dlatego że ja dziś wstałam o 7 i zrobiłam już tyle rzeczy, że szok i nieporozumienie, bo dziś wraca Sławomir, ja muszę się, wiecie, spiąć jak on wraca, dlatego że ja muszę mieć już obiad, ciasto, a jeszcze mam zamówione ciasto od mamy, no więc praca w rej, już byłam rano w sklepie, chyba o godzinie 8, było dość pusto. Bardzo. Na godzinę 10 mam taki garnek tajskiej zupy zamówionej. Sobek lubi ją, wiecie, brać do pracy. Dlaczego? Dlatego, że makaron ryżowy, który jest do niej, po prostu zalewamy wrzątkiem, chwilę potrzymamy pod przykryciem i on już jest dobry. Kupiłam piersi z kurczaka, dzisiaj jest bez krewetek. Jeszcze muszę troszeczkę imbiru dodać, będę jechała po Donie, to dokupię imbir, dokupię limonki troszeczkę i jeszcze pastę curry, bo nie jest tak ostre, jakbym chciała. Polecam Wam, u mnie na kanale macie zupę tajską, przepyszne. Do tego jest makaron ryżowy i jest pyszne jedzenie. Można to zapasteryzować, idealnie się trzyma długo, około miesiąca w lodówce, więc naprawdę warto. A tu mamy już upieczony biszkopt, bo mama zamówiła sobie ciasto słonecznikowe, więc mam słonecznik, bitą śmietanę, kajmak i będzie ciasto gotowe. A tutaj czeka już, widzicie, pokroiłam sobie masło, dlatego że będę robiła kopiec kreta. Po ilości bananów możecie widzieć, że będzie kopiec kreta, ale było za twarde, a do ciasta musi być miękkie, więc czekam. A że nie mam cytryny w domu do skropienia bananów, więc jeszcze nie ruszam z kopcem kreta, dopiero podjadę po Donie, to dokupię pozostałe składniki. Mówię, to się zapowietrzam, słuchajcie, i składniki. No więc teraz sobie wypiję kawę, bo to jest ten moment. Także do 10 można dużo rzeczy zrobić i już gotowe, słonecznikowe. I wiecie co, zdałam sobie sprawę, że Wy go nie macie na kanale Gotuj z Ewą. Z kajmakiem, słonecznikiem, bitą śmietaną nie macie. No ale mama sobie to zażyczyła, bo ona nie za bardzo przypada za kopcem kreta. Ale jak jest u mnie, to jej smakuje. No, także wiecie jak. Teraz owijam to folią spożywczą tak naokoło. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I przed dom, bo jak widzicie, pogoda jest taka. Odebrałam Luśkę, dałam jej tajską zupę. Kto ma tak dobrze? Haj. Haj. A tutaj, kochani moi drodzy, kupiłam cytryny i biorę się za ten kopiec kreta, bo cytryna jest niezbędna, żeby nam zwilżyć banany, bo one by szczarniały w innym przypadku. Więc biorę się za kopiec kreta. Przyjechałam, widzowie, po Sławomira. Jest tutaj, jest, jest, już pokazuję. O! Moje, moje skarby tu są! Tak! No! Buźki daj! Ty, chłopaczku malutki! Nie taki malutki, niej go! Po co tata tam jeszcze poszedł? Zobacz co robi, zapina? Jo? To jo! Tym śniegiem rysujesz, tam jakiś kamień jest może albo coś i się rysuje. Ja mam w kieszeni tutaj sztyft. W tej kieszeni mam sztyft. Co tak długo? Mam tylko paragony w biedry. Ja mam tylko paragony w ogóle, żyję paragonami. Poczekaj. Proszę bardzo, jest. Koledzy się zjechali, wszyscy w domu, ten ostatni. Oczywiście, jeszcze teraz będę czekać tu godzinami. Taka pogoda, no to i takie brudne samochody mają. Strach wejść w białej kurtce. Dla kierowcy to jak przyjeżdża i ma na siebie załadowaną, to jest tak jak mąż wraca z jakiegoś zakładu przemysłowego do domu i ma na stole obiad od razu. Schabowego! Schabowego i kapcie ma przy tym i piwo, rozumiesz, czy... No, uciekać, bo się pobudzicie. Pomazałem się trochę po szybie tym sztyftem. Wracamy, idziemy. The next
Siemanko moi drodzy, widzieliście, co to jest? Widzieliście jak wróciłem wczoraj, a dzisiaj już jest rano i normalnie nie zgadniecie co to jest tutaj na w tym kubku. Oczywiście to jest pyłek pszczeli, który był zrobiony wczoraj wieczorem, w nocy w zasadzie o 11, ale się fajnie rozpuścił. Ewka mówi, że woli tutaj wczoraj, znaczy dzień wcześniej robić niż rano, bo to się ciężko rozpuszcza, nie? To tam z pół godziny trzeba tak mieszać sobie fajnie, żeby to się rozpuściło. I Ewa mówi, żeby tutaj jeszcze sobie dolać oliwy. Ewka, gdzie ta oliwa jest? Olej lniany. O, tutaj wczoraj byliśmy jeszcze na zakupach. Wam pokażę, czy wy wiecie o tym. Co to jest? To jest awokado, nie? Wiedzieliście, że awokado zawsze, jak jest w torebkach, to jest w zielonych. Cytryna jest w żółtych, a pomarańcze w pomarańczowych. Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje? To jest kwestia marketingu, wiecie. Się dzieje tak, żeby pomarańcze, cytryny czy awokado się wydawało, że jest bardziej w swoim kolorze niż w rzeczywistości jest. No. I tyle wam powiem. Wleję sobie tutaj jeszcze tego oleju i... Co? Kapkę mówi. A gdzie ten olej mówisz jest? W lodówce. Olej lniany. Zobaczymy. Taka smukła butelka. Zobaczymy. Taka? Taka. To jest lniany. Kapkę. Pół łyżeczki, tak? Wystarczy? Wystarczy. Dlatego, że tutaj są witaminy, które się rozpuszczają tylko w tłuszczach. I Ewka myśli, że to coś pomoże, ale... No tak, skoro jest tam A, E i D, nie? No. Długo przed posiłkiem. No tak. To, żeby ułatwić wkład wniosek, kapka się przyda. Ja już mam minę, bo ja już nie lubię tego. Co? A ja ci wypiłam pół kilograma. No ja wypiję, bo to wiesz, człowiek jest... Człowiek jest jednak... Musisz pić, słabo. Musisz pić, widzicie? Muszę pić. A myślisz, że olej się rozpuszcza w wodzie? Chyba nie. Nie, ale on musi być podany z witaminami, które się rozpuszczają. No ja wiem. Dobrze, moi drodzy, próbujemy. Na dwa razy słabo, ja tak robię i to idzie, wiesz, idzie. Widzisz, jakie dobre? Mówiłam ci, że będzie fajnie. Ale wiecie co? Ostatnio to sobie robiłem w szklance i było tego mniej. A teraz mi zrobiłaś w takim kubie, jest więcej. Mały kubek. Ja piję tamte w groszki granatowe. Ale te szklanki są mniejsze. I jeszcze wiecie, ostatnio piliśmy łyżeczkę, a teraz Ewka mówi, że lepiej jest jednak łyżkę. Ale wiecie co, albo mi się wydaje, albo jednak pewną poprawę w moim organizmie zauważyłem po piciu tego. Może mi się wydaje, może to jest efekt placebo, a może nie, ale jednak zauważyłem. Powiem wam, że Ewka zrobiła kopiec kreta, to pewnie wiecie. No i kopiec kreta będzie musiał na śniadanie wjechać, no nie ma bata. Co prawda jestem na diecie, ale jakoś kopiec kreta chyba nie przeszkadza w diecie nikomu, nie? Koleżka mi tutaj przechodzi, bo wstał. Która jest? Dziewiąta. No, to kopiec kreta wpadnie, jak ja to wypiję gówno. Mów tak. Życie ci ratuje to gówno. Zdrowie się cegiełkami buduje, wiesz? Nie ma cudownych leków później. Lepiej zapobiegać gówno, żeby się później leczyć. Gdzie jest mój? Gdzie jest olej? Schowałem, no. Tak, wymyśliłam, że musi być kapka olej, wiesz? Jak ja piję ten olej, to
muszę sobie w ogóle go kupić, bo go nie ma już. Chodźcie. Tutaj jest ino trochę. Nie mów ino, ino tylko. Ino, powiedziałam. Do tego czy mleko ciepłe, czy co? Czy kawa może być? Też co, miksujesz kakao? Nie. Ja nie piję kakao już długo. Kiedyś się napiłem, to jest takie słodkie, że normalnie nerwy mnie... Jak zrobisz słodkie, to masz cukier. W ogóle nie dodałem cukru i było słodkie. Ono w sobie ma cukier. A no to za dużo dałeś kakao. No widzisz. Ale to kiedy? To już nie pamiętam, kiedy to było. 100 lat temu chyba. Masz 48 lat. Nie, nie kłam widzów. 38. Ewa mi właśnie powiedziała, że Ewcia, weź mi tutaj daj, że producenci co? Że producenci kawy oszukują wszystkich, niektórzy, oczywiście nie wszyscy, i wysysają olej z tej kawy i powinno się dać do kawki. Ile? Pół łyżeczki masła? Troszkę masła. To weź mi tutaj wsyp. Wsyp masła? Wsyp masła mi tutaj. I sobie spróbuję, czy to dobre. Podobno jest bardzo dobre. Nie wiem, czy piliście kawę z masłem kiedyś, bo ja nigdy. Ja piłam już na kedowiedzie, jak byłam. Tak? No. Ja nie piłem nigdy kawę z masłem. A teraz sobie tak spróbuję tyle, bo wiecie, no niektórzy lubią z tym. Niektórzy lubią z mlekiem. Ja na przykład lubię z mlekiem. A teraz sobie zrobię bez mleka, tylko z masłem. Espresso takie podwójne. Zobaczymy, czy będzie git. Jest tu woda, aby? Oj, kurde, chyba tu wody może nie być, chociaż na moje espresso może mi starczy. No, kawusia, jak widzieliście, się zrobiła fajnie. Masełko pewnie się rozpuściło, bo to gorące. I zaraz sprawdzimy, czy to jest pyszne. A ten chlebek to jest grillowany z konfiturą wiśniową, tak, Ewka? To jest wiśniowa. No. Zapachy mi tutaj dochodzą smażonej cebulki, bo Ewcia rosołek zaczyna gotować. Co to za mięso, to mama przyniosła wczoraj? Skóry swojskiej. Ze swojskiej kury będziemy mieli rosołek. Sprawdzimy najpierw samą kawusię, czy ona jest dobra z masłem. No jeśli chodzi o espresso, to dobra, tylko... Tak chyba za bardzo różnicy nie widzę, mi się wydaje. Nie, to widzę. Może jakbym porównał jedno do drugiego, nie? Może jest troszkę mniej słabsze, znaczy trochę, bo ja to bardzo mocne piję, nie? Ale może jest troszkę mniej takie intensywne niż, niż normalnie, nie? Łagodniejsze jest, no. Łagodniejsze trochę, no. Albo może jakby więcej tego masła dać? Dać trochę może... Nie, dobrze widziałam. Tak? No dobrze. To tutaj takie małe śniadanko z taką małą kawką. A na drugie śniadanie będzie duża, porządna kawa z kopcem kreta. Dietetycznym oczywiście kopcem kreta. Mama tutaj rano była. Usiadła, tak gada. A Ewa, chcesz awokado? Mam awokado, to ci dam. A masz coś na śniadanko? A może pomidorka? Dała jej pomidorka. Co tam jej jeszcze dałaś? Pieprz. O, jeszcze po pieprz przyszła. Widzicie? Żyć nie umierać. Gdzie emeryci będą mieli źle? Jak nie u nas. Tu jest to ciasto. O, kurde, wezmę jedną ręką. Ciężko będę miał, ale może jakoś doniosę. To jak ten. Mama chce, to możemy jej dodać. Mama powiedziała, że nie lubi, a jak do mnie przychodzisz, to mówi, że jest dobry. No, to ona tylko tak mówi, że nie lubi. Nie, ona po prostu nie chciała go... Tak, nie? Nie, apetyt chyba na coś innego.
bo jak nic nie ma, to wszystko jest. No na co miała apetyt? Na ze słonecznikiem to tak samo smakuje. Tylko tutaj są banany, a tam słonecznik. No to takie samo to nie jest. No tak. Tam się kubki już grzeją. Do naszej regularnej kawki, którą będziemy uskuteczniać, wam powiem, w tamtym pokoju. Ale ten pokój teraz taki smutny jest, bez niczego i ja nie wiem. A ten Kostak rzucił? To ja rzuciłem psu, tak. I piesek się tam ale zawija. Ale nie rób tak, bo ja go prawo. Piesek się tam zawija, tak czysto masz tam. Ale to nie wolno piskowi dawać. Już wystarczy, że śpi, jak ja śpię pod nim. Jo? Jest tam? Nie. Nie. Pewnie jest w naszym łóżku. Ciekawe, ale jakaś zimna przyszła do mnie w nocy. No. Głowę mi podłożyła pod rękę. Ja tak, wiesz, mam rękę za tym, za łóżkiem. I ją tak wciągnęłam za głowę do góry. No tak. Mhm. Dobre ciasto. Dobre ciasto, moi drodzy, to jest. Kiedyś wam mówiłem, że jak będę chciał, to mogę przytyć, a jak będę chciał, to mogę schudnąć. Wystarczy zrobić palcami tak. O, tak zrobić. I już schudnę. Znaczy, to nie jest tak, że w sekundę, wiecie, ale to trwa pewnie ze 3, 4, 5 miesięcy i człowiek jest jaki chce. Znaczy, ja przynajmniej. Nie wierzycie mi, to wam mogę udowodnić, jak chcecie. Chcecie, to wam mogę udowodnić. Piszcie w komentarzach, udowodnij, to wtedy wam udowodnię. I zobaczycie, czy tak nie jest w moim przypadku, czy tak jest. Proszę państwa, jakie to jest. Jakie to jest. Tyle do... ci ukroić? Nie, może trochę mniej. No troszkę więcej może, bo jestem na diecie. O, tyle. Troszkę więcej. Jak na diecie, troszkę więcej, bo jestem na diecie. No. Teraz dla mnie będzie. Jaki mi klin żona ukroiła? Oni słyszeli, że ty chciałeś. Oj, tam słyszeli. Nie słyszeliście na pewno. Chciałeś. Chciałem, bo jestem na diecie. Gdybym nie był, to ten. Właśnie tak mówię Ewie, że taki klin w sklepie, czy tam w jakiejś cukierni, to pewnie ze 3 dychy by kosztował. Lekko. Jeszcze by nie był tak, nie byłby pewnie, nie miałby tyle śmietany, tylko pewnie jeszcze mniej. Raczej kremu. Albo kremu, no. Zamiast śmietany. Sobie tu siedzimy. Ten telewizorek w pokoju teraz jest jakby mniejszy. Miejsca tutaj jest tyle. Ale już mamy taki plan. Nie wiem, czy Ewa wam mówiła. Ja wam zaraz pokażę. Wymieszaj sobie. Plan jest taki, że tak, dywan nie wiadomo. Zobaczymy jeszcze, czy zostanie, czy będzie zmieniony. W każdym razie stół tutaj może stać tak. Kupimy 4 albo 6 krzeseł i sobie będą krzesła takie, mam nadzieję, że wygodne będą, bo jak nie, to zniszczę ją. I ten. I on sobie będzie stał na przykład tutaj, a tam będzie pod oknem, powiedzmy, sofa trójka, nie? Tamten fotel to chyba... Tamten fotel... Jaki narożnik? Trójka, sofa. Tak jest zmniejszony, nie sofa. Narożnik jest też taki... Narożnik jest niedobry. Dobry. Nie jest dobry. Ja nie lubię takich sof trójek. A jeszcze nie wiadomo, zobaczymy. I tamten fotel to pewnie wyleci stąd. Ten oto na pewno, bo one są tymczasowe. Pufki albo będą mobite i też wylecą, albo nie wiadomo, co z nimi będzie. W każdym razie będzie można sobie przestawić tak. Albo tutaj będzie stół i tamta sofa, albo stamtąd sofa będzie tu, a stół będzie tam, nie? Może być różnie. Jeszcze Ewie zaproponowałem, że tutaj wywalimy w ogóle stół i kupimy bilarda i będziemy tutaj w bilarda grać. Nie są takie stoły bilardowe, że można je złożyć w ten sposób, że one są normalnie albo stołami, nie? Albo bilardami. To taki męski pomysł, nie? Tak. Taki męski. Zadymimy cygarami. Kupimy jakieś cygara, zadymimy. Tutaj whisky już jest. Będzie git. Będzie git. Teraz wam, moi kochani, pokażę, co tutaj moja córka ma. Jakie ona ma pyszności tutaj. Proszę bardzo, niby zdrowe, ale jednak trochę dziwne to jest. To wygląda, jakby to było ciasto ze śmietaną. Nie. Prawda? To jest nasza słonecznika. No. Aha, rozumiem. To są nasiona słonecznika z ciastem. A ten syrek? A ten syrek? To wiecie. No nie wiecie właśnie. Biało. Biało. To białko jest niezdrowe. To nie jest białka.
Białko zamula. Będziesz zamulona. I co wtedy? Na 0,5? Co 0,5? Zmula. Oczywiście. Tak blisko mnie? No. Dobre. Przed obiadkiem przejdziemy się z Ewcią do sklepu, ponieważ wyczaiła tam pewną promocję, no i co? Jak ona wyczaiła promocję, to ja muszę z nią iść, no. Nic nie poradzicie. Oczywiście na doczepkę mamy tutaj tego małego człowieczka, który musi z nami iść wszędzie. No, bo on sobie wykorzysta to. Bo by nie był małym człowieczkiem, gdyby nie poszedł z nami. Jeszcze chciał w bluzie iść, wiecie? No, bo gorąco jest. Jest tak gorąco, że można w bluzie chodzić. A few moments later. Cartilage best because we wanna.